Witam wszystkich w pierwszej części pierwszego rozdziału tomu dziewiątego epifanicznego, którą spróbuję tak na bieżąco potłumaczyć. Co za tym idzie, chciałem uczynić ponownie zastrzeżenie, że no, tłumaczenie takie na bieżąco nie jest tłumaczeniem idealnym. Jest tłumaczeniem takie, które przy bliższym, bardziej dokładnym zastanawianiu się i takim właściwym, normalnym procesie tłumaczenia może się okazać, że pewne rzeczy byłyby lepiej przetłumaczone. Na przykład lepiej dobrane synonimy słów albo nieco inaczej poprowadzona konstrukcja zdań. Oprócz tego przypominam, że jest to temat z tak zwanego twardego pokarmu. I jeżeli ktoś chciałby zacząć od tego momentu słuchać, no to niech weźmie pod uwagę to, że pewne terminy, jakie będą się pojawiały, no niekoniecznie muszą być dla niego zrozumiałe, natomiast są zrozumiałe dla tych, którzy przynajmniej niektóre tomy poprzednie czytały, ponieważ jak już wspominałem, to jest tom 9 wykładów, epifanicznych wykładów Pisma Świętego, więc autor się poniekąd odwołuje do niektórych rzeczy, które wcześniej były wyjaśniane. Między innymi w tej części, która będzie tutaj wspominana, pojawiają się takie terminy jak miniaturowy wiek Ewangelii albo mały miniaturowy wiek Ewangelii. Są to pewne okresy, jakby to powiedzieć. Biblia pokazuje, że są pewne równoległości między wiekiem żydowskim a wiekiem Ewangelii, odpowiadające praktycznie rok do roku. Oprócz tego są pewne tak zwane miniatury, to jest te same wydarzenia, które działy się w wieku żydowskim czy też w wieku Ewangelii, pojawiają się na małą skalę. Podobne rzeczy i wydarzenia mają miejsce na podobnych zasadach, z tym, że w bardziej streszczonej formie, tam gdzie nie jeden rok odpowiada jednemu rokowi, ale na przykład jeden rok odpowiada jednemu dniom i tak dalej. O tym była mowa w jednym z poprzednich tomów. A w chwili obecnej przechodzę już do tego rozdziału. Rozdział nazywa się Przesiewanie przeciw okupowi w wieku Ewangelii. I jest to analiza szczególnie 11 rozdziału 4 Mojżeszowej, wersetów 1 od 1 do 35. Podtytuły: Pięć przesiewań w rozmaitych okresach. Poprzednicy przesiewania przeciw okupowi w wieku Ewangelii. Rozmowy pomiędzy Bogiem a Chrystusem. 70. Już to właściwe, to odpowiednie przesiewanie, albo właśnie to przesiewanie. Pod tytułem powołania, przesiewania, brońku, zabijaniu w drugim rozdziale 5 tomu, też epifanicznego, oprócz innych rzeczy mówiliśmy odnośnie przesiewań w wieku Ewangelii, opierając nasze myśli na pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10, wersetach od 5 do 14. Zgodnie z oświadczeniem apostoła Pawła w wersetach 6 i 11, przesiewania wieku żydowskiego są także wspominane, czy też odnoszone do nich w tym fragmencie. O nich krótko mówiliśmy w wykładach Pisma Świętego w tomie 3 na stronach od 404 do 410. W tym rozdziale 2 tomu 5 wskazaliśmy także, albo oświadczyliśmy także, że pięć przesiewań z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 10, wersetów od 5 do 14, mają zastosowanie do pięciu dużych przesiewań podczas wieku Ewangelii. Doświadczenie dowodzi, że także pięć przesiewań pojawiło się, nastąpiło podczas małego, miniaturowego wieku Ewangelii w Epifanii, na bardzo małą skalę, oraz że one już także pojawiły się na nieco większą skalę w epifanicznym
większym, czy też średnim, miniaturowym wieku Ewangelii. One także pojawiają się w żniwach tych miniatur. Wskazaliśmy w angielskiej teraźniejszej prawdzie z roku 1933 na stronach od 72 do 77, że w małym okresie będzie także kolejne zastosowanie tych pięciu przesiewań. I wygląda na to, że są także dobre podstawy do wierzenia, że podczas tysiąclecia będzie jeszcze kolejne ich zastosowanie. Jeżeli tak będzie, to będzie przynajmniej 11 wypełnień tych pięciu przesiewań, do których jest odniesienie w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10, wersetach od 5 do 14. To zastosowanie na żniwo wieku Ewangelii tych to zastosowanie na żniwo wieku Ewangelii tych pięciu typów jest wskazane, też wspomniane przez świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10, wersetach od 5 do 10, o którym mówiliśmy w tomie 5, w rozdziale 2. Święty Paweł w tych wersetach nie podaje nam ich zastosowania na wiek Ewangelii, gdyż on tam wyraźnie ogranicza swoje zastosowanie odnośnych pięciu typów do owych dwóch żniw. Ale w liście do Żydów, w rozdziale, od rozdziału 3, wersetu 7 do rozdziału 4, wersetu 3, święty Paweł czyni, albo też sprawia, zastosowanie typicznych przesiewań okresu przebywania Izraela na puszczy należącymi do wieku Ewangelii. To prawda, że on tam nie analizuje ich w ich pięciu części składowych, tak jak czyni to w 1 Koryntian rozdziale 10, wersetach 5-7. On tam raczej podsumowuje ich jako całość bez rozdzielania ich. W tej części, w tym fragmencie apostoł mówi o dniu rozdrażnienia albo dniu buntu na puszczy, kiedy to Izraelici prowokowali, też rozdrażniali Boga przez 40 lat przez swoją niewierność i nieposłuszeństwo, o czym mówią wersety od 16 do 19, za co Bóg wyłączył, czy też usunął ich z odpoczynku w Kanaanie. O tym mówią wersety 10, 11, od 17 do 19, a także rozdział 4, werset 2. On także następnie pokazuje, że ten okres był typem dzisiaj, czyli wieku Ewangelii. Są tam słowa: dzisiaj, jeżeli słyszycie mój głos, czyli uczyniliście to z wiarą i posłuszeństwem wysokiemu powołaniu, nie zatwardzajcie waszych serc. Jak, czyli co jest antytypem, w dniu rozdrażnienia na puszczy. Nie tylko ten fragment nie tylko pokazuje, że owe dzisiaj, czyli wiek Ewangelii, jest antytypem pobytu przez 40 lat Izraela na puszczy, ale także pokazuje on was oraz nas w tym fragmencie. Nominalny i prawdziwy duchowy Izrael, o czym jest mowa w wersetach 7 od 12 do 15, a także w rozdziale 4 od 1 do 3, są antytypami nominalnego i prawdziwego, cielesnego Izraela w ich doświadczeniach na puszczy. Wersety od 8 do 11, 16 do 19 oraz 4 rozdział, werset 2. W ten sposób widzimy, że bez wchodzenia w szczegóły te doświadczenia bez dzielenia szczegółowego tych doświadczeń na pięć oddzielnych przesiewań, tak jak jest to uczynione w 1 Koryntian, rozdziale 10, od wersetu 5 do 11,
On łączy je zarówno w typie, jak i w antytypie. A ponieważ w tym fragmencie apostoł przez termin, czy też przez określenie dzisiaj pokrywa cały wiek Ewangelii, włączając to oba z jego żniw, oraz ponieważ on w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10, od wersetu 5 do 14, wskazuje pięć przesiewań jako mających miejsce podczas każdego z okresów żęcia, jesteśmy uprawnieni, aby wyciągnąć wniosek, że było także pięć przesiewań podczas okresu pomiędzy żniwami, ponieważ w tym takim głównym, najważniejszym sensie jest to, którym jest on w głównym sensie ten, jako wiek Ewangelii, jako oddzielny od swych żniw. Ten wniosek jest wspierany szczególnie przez trzy już wypełnione fakty. Pierwszy z nich to to, że w najmniejszej miniaturze wieku Ewangelii ten okres pomiędzy żniwami, podobnie jak owe żniwa, miał pięć przesiewań na bardzo małą skalę. Po drugie, że w mniejszej, czy też tej średniej miniaturze, w mniejszym miniaturowym wieku Ewangelii, tych pięć przesiewań także wystąpiło. I po trzecie, że okres ponad 1800 lat pomiędzy dwoma żniwami miał pięć epok, to jest Smyrnę, Pergamos, Tiatirę, Sardis i Filadelfię. W każdym z których było na dużą skalę przesiewanie obejmujące sobie, czy też pokrywające kilka wieków. One odpowiadają w swym charakterze oraz w podobieństwie albo w rodzaju pięciu przesiewaniom czasu żniw, czyli zaprzeczaniu okupowi, niewierności, kombinacjonizmu albo przesiewaniu połączeniowemu, reformizmowi oraz szemrzącemu kontradykcjonizmowi, czyli szemrzącemu zaprzeczaniu. Te rozważania przygotowały nas, czy też przygotowują nas do zrozumienia naszego tematu, to jest przesiewania przeciw okupowi w wieku Ewangelii, które podobnie jak pierwsze z przesiewań żniwa, jest właściwie tym, które, czy też słusznie jest tym, które wystąpiło w pierwszym okresie Kościoła pomiędzy żniwami. To jest w okresie Smyrny. To przesiewanie, podobnie jak jego odpowiedniki podczas żniw oraz Epifanii, są typicznie przedstawione w 4 Mojżeszowej, rozdziale 11, w wersetach od 1 do 35, którą w tym artykule wyjaśnimy, zarówno w typie, jak i w antytypie, wraz z ciągłym odnoszeniem się do ich odpowiednika w wieku Ewangelii, z takiego powodu, że jego większa znajomość dla naszych czytelników uczyni nasze wyjaśnienia, naszą interpretację zaprzeczania okupowi w wieku Ewangelii łatwiejszą dla nich do zrozumienia. I w tym miejscu skończymy tą część. Następnym razem zapraszam na kolejną. Dziękuję bardzo.